Ekscelencjo, drogi księże, biskupie Witalii, droga rodzino wincentyńska, czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. W Ewangelii dzisiejszej Chrystus zaprasza nas do trwania w Jego miłości. To trwanie jest jednak możliwe dlatego, że On sam pierwszy nas umiłował, a w Nim jesteśmy umiłowani przez Ojca. Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest ze względu na Jego wybór. To nie człowiek wybiera Boga. Człowiek tylko z wdzięcznością odpowiada Bogu. Jakże dobitnie tę prawdę potwierdza święty Paweł Apostoł, gdy pisze, że został pochwycony przez Jezusa. I tak może powiedzieć każda osoba żyjąca świadomie Ewangelią i realizująca chrześcijańskie powołanie. Sami z siebie jesteśmy tylko pustymi naczyniami, których Jezus szuka i wypełnia je po brzegi. A nawet bywa i tak, by się przelewały i nawadniały ziemię, napełniały innych dobrocią i miłością. Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest dzięki Jego miłości. Miłość Jezusa nie jest rozdzielona w równym stopniu na wielu. Każdy jest i czuje się kochany w sposób niepowtarzalny i jedyny. Inaczej Jezus kocha wrażliwego i łagodnego Jana, inaczej pełnego temperamentu, zdecydowanego, gotowego do poświęceń Piotra, inaczej realistę i sceptyka Tomasza, jeszcze inaczej doktrynera Jakuba. W końcu inaczej kocha Ciebie i mnie. Jednak bez względu na formę miłości, wszyscy mieścimy się w sercu Jezusa cichym i pokornym. Trwanie w miłości możliwe jest dzięki przyjaźni Jezusa. W czasach Jezusa tylko nieliczne grono uczniów było dopuszczone do niektórych tajemnic mistrzów czy nauczycieli. Jezus natomiast dzieli się z uczniami głęboką, autentyczną przyjaźnią, która oparta jest o relacje z Ojcem. Jezus ma wobec uczniów żadnych tajemnic. To, co jest w Jego sercu, odsłania im stopniowo, w miarę, jak są zdolni je przyjąć i zrozumieć. Przyjaźń Jezusa z uczniami jest prawdziwa, autentyczna i wyzwalająca. Ona nie wiąże, nie krępuje, ani nie ogranicza. Nie zagarnia wyłącznie dla siebie. Jezus nie traktuje uczniów jak własność. Nie zabrania im nawiązywania przyjaźni z innymi. Nie zastrzega sobie prawa wyłączności. Wręcz przeciwnie, posyła do ludzi, gdy mówi: idźcie na cały świat. Jezus pozostaje przyjacielem wiernym do końca. Pozostaje przyjacielem nawet, gdy zostanie opuszczony, zapomniany i zdradzony przez swoich uczniów. Jego przyjaźń zwycięża niewierności i tchórzostwo człowieka. Jej szczytem jest wydanie siebie do końca. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Dlatego warto postawić przed nami pytanie: czy mam świadomość wybrania przez Jezusa i w jakim stopniu pozwoliłem się już Jemu pochwycić? Pozlubleni braty i sestry, siechodnisznie ewangelskie baczenia i postawlene pytania czudowo wpisujące w historię dobrowilnego polonu z lubowi do Jezusa dla żennej Marty Wieckoj, jako i relikwii w 15. rocznicy beatyfikacji my wprowadzili do naszej katedry.
Все те, що я сказав про любов до Ісуса, до людей, пасує до нашої блаженної. Вона дозволила полинутися Ісусові, стала Його знаряддям поміж людьми, стала знаком Бога, який є любов'ю. Це про неї написано. Є таке місце, одне з нечисленних у світі, де в згоді збираються люди, яких у посвяткенному житті діла важка історія, нев'яснені сусідські відносини, різні віросповідування. На кладовищі в Снятині в Україні є такий гріб, де спільно моляться римо- і греко-католики, вірмени і православні, а навіть сповідники нехристиянських релігій. На цьому завжди у квітчаному гробі ніколи не гасну свічки. Але найбільше дивує те, що це триває вже понад 100 років і навіть понурі роки комунізму не здолали знищити пошани, якою люди оточують це надзвичайне місце. В могилі спочиває тлінне тіло скромної черниці Марти, яку місцеві називають матушка або матечка, хоча помираючи вона не мала і 30 років. Приносять сюди свої проблеми і турботи, сподіваючись, що коли поділяться ними з Мартою Вєцькою, сестрою Милосердя, яка колись служила їхнім предкам, то їхній тягар стане легший. Після цього свідчення виникає у мене питання. Звідки ця молода черниця черпала сили? Відповідь на нього ніби очевидна – молитва і хрест. Молитва, якою було наповнене її життя, і хрест, з якого промовив до сестри Марти Господь, заохочуючи її терпеливо переносити протиріччя і обіцяючи, що швидко забере її до себе. Так як ціле життя блаженної Марти було переповнене вчинками любові, так її смерть була актом справжньої любові до Бога і ближнього. Одного дня, будучи свідомою небезпеки, добровільно пішла дезінфікувати приміщення після хворої на тиф, хоча це не був її обов'язок, а іншої людини, молодого чоловіка і батька сім'ї. На наступний день вранці вже появилася перші симптоми хвороб. Ті, що знали сестру Марту, розпочали штурм до неба, навіть представники єврейської місцевої спільноти просили про оздоровлення католицької черниці. Проте вона й тим разом дозволила полинутися Ісусові, щоб Він попровадив її до вічного щастя. Мої друзі, ніх для нас, прибуваючих на молитву до катедри, обecność relikwii błogosławionej Marty Wieckiej będzie okazją do gorliwej modlitwy, aby mógł nas pochwycić Jezus i abyśmy i my stali się pośród wojny znakiem miłości, pokoju i pojednania. Niech nas w tym świadectwie wspiera wstawiennictwo błogosławionej Marty. Amen.